Dobry lot. Dzisiaj mamy akurat niedzielę, 2 sierpnia. Postanowiliśmy, mieliśmy później nakręcić całą właśnie gamę, powiedzmy tych 12, chyba około jest 12 czerwonych wosów, które właśnie zostały przygotowane do zaoferowania, zimbredowane. Później ten trzeci, można powiedzieć, taki nasz trzeci, czwarty lęk w zasadzie. Mieliśmy to dopiero robić we wrześniu, w październiku, ale ze względu na to, że praktycznie do południa teraz mieliśmy chyba z 25 telefonów o te czerwone wosy, dlatego postanowiliśmy, że po prostu, żeby nie odwlekać tego, nie przedłużać na później. Wiadomo, trochę byłoby więcej czasu, ale ze względu również na nasz czas, że są cały czas właśnie te przede wszystkim zapytania o te czerwone wosy, postanowiliśmy, że to 12 wosów, które są przygotowane do sprzedaży w ofercie na ten rok. Nie będziemy tego robić końcem roku, tylko po prostu zaprezentujemy je teraz. Jeżeli pójdą, no to pójdą, jeżeli nie, no to na razie będą na stanie, aczkolwiek z tego, co zauważyłem, to pewno znowu kilka godzin będzie po gołębiach, no ale tak jak mówię, żeby uniknąć dzwonienia i hodowców niepotrzebnie do mnie i że tych po prostu takich rozmów, że później, tak jak nieraz ja to właśnie później się okaże, że znowu nie mam czasu czy coś takiego, będziemy to przedłużać, dlatego jeżeli są teraz gołębie, są przygotowane, zaszczepione, przebadane, wszystko jest z nimi w 100% dobrze, są gotowe do wysyłki, można powiedzieć, na już, dlatego postanowiliśmy, że nagramy ten reportaż od początku. I to jeżeli chodzi, no wiadomo, każdy już te nasze czerwone wosy zna, że latają wybitnie na wspólnych gołębnikach. W tym roku również już pokazała jej klasę, między innymi wygrywając lot w Kartaxo drużynowo, także można powiedzieć, że robił robotę cały czas. W tym roku wiadomo, pierwsze dwa lęgi były krzyżowane z innymi gołębiami, tak jak zawsze, a do rozpłodu mamy zimbredowane. W tym roku również jest taka ciekawostka, że te gołębie, wiadomo, one wywodzą się w 100% z gołębi Jensena od 40 lat zachowane w czystości od Gerharda Schlepphorsta, który w tym roku zlikwidował całkowicie hodowlę i 99% wosów poszło do Azji. Także na dzień dzisiejszy my posiadamy w rozpłodzie około 42 czerwone wosy od Gerharda Schlepphorsta. No jest na pewno na dzień dzisiejszy już nie tylko w Europie, ale i na świecie największa kolekcja tych oryginalnych Jensenów bezpośrednio zachowanych w czystości krwi, także też nie ma dziwoty, że tak ludzie, można powiedzieć, atakują nas o te gołębie, a my wiadomo, moglibyśmy ich mieć, nie wiem, pociągnięte przez cały rok pewno z 200 sztuk, a u nas tak każdego roku i będzie to 12 gołębi w ofercie i to w zasadzie będzie wszystko na ten rok, chyba że jeszcze z jesiennych gołębi, że będziemy mieli tam jakieś jesienniaki, ale jeszcze nawet gołębie nie są połączone, być może połączymy drugi raz, być może nie, wszystko zależy też od czasu, także zobaczymy. Na dzień dzisiejszy jest to 12 sztuk do zaoferowania, to są wszystkie czerwone wosy, jakie mamy w ofercie. I tutaj pierwszy wos. Tutaj wiadomo też hodowcy, zresztą jak którzy brali też gołębie, czy od nas kilka wosów w tamtym roku, czy od szwagra, wiadomo też powtarzają to, że te gołębie jak się wypierzą, to dopiero wyglądają świetnie, no już w ręce wyglądają rewelacyjnie, no ale to są wiadome, to są gołębie zimbredowane, a każdy wie, że gołąb zimbredowany troszkę gorzej wygląda w ręce niż gołębie, które później się skrzyżuje z czymś, także dlatego każdy mówi, że u nas w rozpłodzie są gołębie bardzo ładne, ale dopiero po nich krzyżówki wychodzą optymalne i tak samo jest z tymi gołębiami. One tutaj chociaż i tak na imbredy nie zauważam jednego złego gołębia, można powiedzieć, żeby był w budowie jakiś zły, czy miał słaby mięsień, czy oczy tych gołębi są naprawdę przepiękne. Tutaj widać charakter tego gołębia. To jest pierwsza samiczka właśnie z samczyka 1147, potężnego, pięknego, czerwonego wosa na samiczkę 273. Z wosów, także czysty wos. To jest pierwszy gołąb. I tutaj o numerze może powiem od razu, że było numerami, ponieważ są to same wosy. Jest to gołąb 69-62. I to prawdopodobnie może być samczyk, może być samiczka. Tutaj niby pokazuje, że może być to samczyk. I teraz to, że mamy tak, że chyba na 12 gołębi 11 jest samców. Tak właśnie bardzo często, zresztą te gołębie, co odkupiłem ze wspólnych gołębików, w 99% są też samce. Bardzo mocno właśnie, jeżeli chodzi o gołębie wosa, podają na samce i bardzo ciężko jest trafić na samiczki. Zazwyczaj są to dwa samce z gniazda. Także to był pierwszy wos. Tutaj akurat też się nam wzięła samiczka druga o numerze 6494. Jest to z gołębi Barnab. To jest siostra gołębia, który między innymi zajął 7 miejsce na finale, tam przegrywając kilka sekund na Fast Pigeon Rimini, na ekstremalnym ciężkim locie, gdzie edycję skończyło bodajże chyba 120 gołębi z 1500 wysłanych i to jest bezpośrednio siostra tego gołębia w połączeniu. To jest właśnie Barnab wos w połączeniu na czystą Jensen Szali od Gerharda Schlepphorsta, czyli jest to 75% wos i 25% Jensen, ale wiadomo, to się wszystko wywodzi z tych Jensenów, jeżeli chodzi o wosy właśnie w połączeniu na Younga Merksa właśnie, także 75% wos i 25% to są czysty gołąb od Schlepphorsta, wiadomo.
Tego tutaj właśnie a propos szali też doradził nam, że jak nam wyjdzie jakiś szali, czy jak od niego tam zakupiliśmy bodajże na dzień dzisiejszy są 4 szali, postanowiliśmy właśnie mówi, żeby połączyć sobie szali z czerwonym, to zawsze bardzo ładne gołębie wyjdą. To jest również przepiękna samiczka. Tutaj też tak jak ja zawsze mówię na filmikach, że my pokazujemy te gołębie, że powiedzmy mamy w rozpodzie 42 czerwone wosy i moglibyśmy mieć z każdego gołębie powiedzmy do rozpłodu czy w ofercie, a my po prostu na dzień dzisiejszy mamy tylko gołębie z tych gołębi, które rewelacyjnie się nam pokazują na wspólnych gołębnikach, czy po prostu już odnoszą dosyć duże sukcesy, także tutaj jest to powiedzmy po 5-6 najlepszych samcach, tutaj są gołębie parami, to jest akurat 6 par po 5-6 najlepszych samcach i samiczka, które nam po prostu na razie robią robotę już powiedzmy przez 2 lata. I tutaj też mamy pięknego gołębia numer 69-11. I to jest również z świetnej samiczki, z której w tamtym roku między innymi były 3 asy lotowe na 3 różnych wspólnych gołębnikach. Ten gołąb ma jedyny defekt, tutaj od razu można, nie wiem, widać, że jest troszkę krzywy mostek. On jak był w najwyższej celi po prostu spadł na ziemię, jak miał tam kilkanaście dni, no kompletnie się nie miał fruwać i ten mostek przez to w jedną stronę jest troszkę wykrzywiony. Tutaj gołąb jest w budowie jest no, kapitalny. Tutaj można powiedzieć, że jeżeli co o tym samczyku i między innymi jego brat, w tym roku była taka sytuacja, że chcieliśmy odkupić naszego wosa czerwonego na Algarve, na Great Derby po wiosennej edycji, ale niestety spóźniłem się z aukcją i właściciel mi powiedział, że jak gołąb przeleci sezon zimowy cały, on tam zostanie, to wtedy będę mógł sobie go odkupić. Na razie, żeby chociaż, ponieważ tam nie wysyłaliśmy gołębi na zimową edycję, powiedział, żeby chociaż jeden gołąb z naszym nazwiskiem tam u niego latał. No i gołąb, można powiedzieć, latał rewelacyjnie. W lotach do 300 km był bodajże 6 razy w pierwszej 20, także ten czerwony wos teraz też będzie powoli jego aukcja. Będziemy chcieli go odkupić również, czyli to będzie właśnie półbrat tego gołębia. I na ostatnim katastrofalnym locie 450 km w ogromnym upale zajął 17 miejsce, no i oczywiście pierwszy z Polski. Tam było chyba 40 polskich gołębi na start, ale w tym mieliśmy tylko jednego gołębia i ten wos 6 razy wygrywał z wszystkimi polskimi gołębiami, no i robił czołówkę. Także tu jest również przepięknej budowy samczyk z ogromnymi plecami, tutaj można sobie zobaczyć właśnie. Świetny gołąb, także do rozkładu, tak mówię, jedyny defekt to jest ciutkę ma skrzywiony w prawo mostek, ale to w niczym mu nie przeszkadza. Przepiękny samczyk na glazerze. Również wiadomo, w tym roku na wspólnych gołębnikach półrodzeństwo tych gołębi lata praktycznie na wszystkich wspólnych gołębnikach na całym świecie. Tutaj kolejny gołąb, jakiego będziemy prezentować, o numerze 2984. Jest to właśnie również czysty wos z wcześniejszego. To jest brat z gniazda, będzie tej samiczki z białą głową, którą prezentowałem właśnie. To będzie samczyk. Również czysty wos. Akurat ten gołąb jest bodajże na pierwszym czy drugim lotku. Bardzo fajnej budowy. Zresztą jak wszystkie wosy, tak mówię, no to należy zaznaczyć, że są gołębie zimbredowane, a i tak prezentują się w ręce naprawdę fajnie. No i na dzień dzisiejszy praktycznie na całym świecie są już, można powiedzieć, niedostępne. Jeżeli są gdziekolwiek dostępne, no to za bardzo no, wysokie kwoty, to się nie da ukryć. Następny gołąb to jest oczywiście samczyk 2714 i to jest po tym naszym olbrzymim, największym samcu rozpłodowym, tym między innymi mamy drugie miejsce na finale w Portugalii właśnie, trzeciego as lotnika. Jest to ojciec również tego lotnika bodajże 13 asa i drugiego na półfinale w kolejnym roku i to jest właśnie tego gołębia, który jest na naszym Peugeotie do uważenia gołębi właśnie w logo, także to jest półbrat tego gołębia. Przepiękny samczyk, praktycznie jak ojciec, również olbrzymiej budowy, silne skrzydło, niesamowicie silne skrzydło, to jest można powiedzieć taki on i jego brat, to na tym filmiku można powiedzieć, że jest to taki rarytas. O, tutaj on jest akurat nerwowy, to ten ogon też charakterystycznie tak rozpościera i
przepiękne oko tego gołębia, tutaj też cudowna wiśnia, tutaj nie wiem, na filmiku pewnie nie będzie widać, to jest jeszcze w miarę młody gołąb, ale do rozpłodu można powiedzieć, że ptak petarda. Także tutaj, jeżeli no, plecy hodowcy nie mogą sobie zmacać w cudzysłowie, ale jeżeli chodzi o budowę, no przepiękny samczy, jak to na mutka, zwłaszcza z imbretowanego, to jest, no można powiedzieć, ekstra klasa, to nie można się przyczepić do niczego. Przepiękny gołąb, w dodatku na pięknym oku, co przy imbretach też nie jest tak, można powiedzieć, normalne. Bo zawsze te oczy też można powiedzieć, że są bardziej takie wypłowiałe. Tutaj następny gołąb o numerze 6542. 6542, no to jest właśnie wnuk tego gołębia, tego naszego wielkiego wosa w rozpłodzie. Również, że teraz on ma identyczne oko, też prawdopodobnie samczyk zimbredowany. On jest znowu bezpośrednio synem tego gołębia właśnie, który jest u nas w logo, który był drugi na półfinale w Portugalii, 13 as lotnikiem z kompletem konkursów. To jest bezpośrednio właśnie jego dziecko. Również jego półbrat zajął 8 miejsce na Giewoncie w tamtym roku, też pierwszy wyhodowany z tego samczyka i od razu zrobił tak fajny wynik. On też, on już jest na czwartym piórku akurat. Taki troszkę samiczko podobny, ale to właśnie, tak jak mówię, to też już jest normalne przy imbredach. Zwłaszcza jak są to dwa samce z gniazda. Tutaj też jak wysyłamy tam nieraz te wosy, można powiedzieć, do hodowców czy coś, to nieraz jak ja mówię, że a gołąb ciutkę może gorszy w budowie czy coś, to później każdy mi dzwoni, że co takie głupoty opowiadam, że jak gołąb gorszy w budowie. Nie miałem jeszcze ani jednego telefonu czy reklamacji, żeby ktoś powiedział, że a ja myślałem, że są ładniejsze czy coś. No wiadomo, my jesteśmy aż tak, można powiedzieć, zboczeni na punkcie tej budowy, dlatego czasem może aż przesadzamy, jeżeli chodzi o to, ale tutaj, jeżeli chodzi o te wosy zimbredowane, to naprawdę i później, po, jak hodowcy dzwonią po roku, jakie gołębie dają te wosy, no to każdy jest mega zachwycony i mówi, że faktycznie te gołębie były ładne, ale to, co po nich wychodzi, to dopiero robi robotę. Kolejny gołąb 6689 i to jest właśnie drugi gołąb po tym, również samczyk, taki samiczko podobny. Zresztą samce samiczko podobne świetnie nam latają na wspólnych gołębnikach. Zresztą jeżeli chodzi o lotniki, to też często właśnie tak zdarza, że bardzo fajnie latają. To jest również pełny bradi, praktycznie identyczny jak ten samczyk, który właśnie na Portugalii teraz wyleciał w edycji zimowej, w letniej i zimowej, z którego będziemy chcieli odkupić. Że jak dobrze pójdzie, to na pewno trafi z powrotem do naszej hodowli, gdyż takie wosy no, trzeba odkupować, nawet nie ma o czym gadać. A najważniejsze, żeby nie szły po prostu w inne ręce, typu właśnie niemieckie czy belgijskie, do naszych rywali, z którymi walczymy na wspólnych gołębnikach. Również przepiękny samczyk. I na pięknym wiśniowym oku. Tutaj część wosów, wiadomo, ma oko kolorowe, a część wosów ma oko wiśniowe, ale oczy tych gołębi, czy to wiśnia, czy kolor, są przepiękne. Kolejny gołąb, jakiego będziemy prezentować, jest gołąb o numerze 6591. To jest również po tym samczyku, który również oko identyczne jak ojca, właśnie ten, który jeździ z nami w logo na samochodzie, który był asem w Portugalii, również jego syn. Przepiękne wiśniowe oko, akurat obaj podali się, matka ma oko kolorowe, ale ona akurat obaj, oba samce podały się na ojca i mają przepiękny glazer, taki wiśniowy glazer. On nawet już szybko pierze, bo już jest w zasadzie na siódmym lotku. Zostały tam trzy.
To też jest ciekawostka, bo nigdy chyba w życiu nie nagrywałem. Na pewno. 66-44 to jest właśnie kolejny gołąb z tego Szali, z samiczki Szali i z Barnaba, tego półbrat tego gołębia, który był siódmy na finale na Fast Pitch Rimini. On akurat już wziął właśnie oko po matce, już jest akurat jeden z nielicznych tutaj na kolorowym oku. Jak Barnaby, oczywiście on są troszkę bardziej nerwowy, właśnie widać było nawet teraz, jak sobie go mocno nie przytrzymam, to jeżeli chodzi o gołębie z Barnaba, one są, te samce Vossa są troszkę mniejsze, ale jeżeli chodzi właśnie tutaj o wyrywność, o temperament, no to troszkę bardziej właśnie nerwowe niż te gołębie z tego Big Vossa. Tutaj też widać, jaka jest różnica między lotkami, właśnie wiadomo, że on tu siódme lotko akurat wyrzuca, ale jaka jest różnica między tymi, no, pierwszego rzędu, a drugiego rzędu, jaka proporcja, no, to wiadomo, też świadczy o tej szybkości, dlatego one tak fajnie latają do 500 km. Do 600 w zasadzie, łącznie z tymi ciężkimi wspólnymi gołębnikami. Z finałami na ponad 500 km, no i wiadomo, w oddziale też dobrze sobie dają radę, aczkolwiek jak tutaj pewno część hodowców wie, część nie, jeżeli chodzi o czerwone wosy, tak jak w tym roku na przykład na młode nie wysyłamy do lotu ani jednego młodego gołębia, jeżeli chodzi o latanie w oddziale. W tym roku też jeszcze na stare latał bodajże jeden czerwony wos, w zasadzie jedna stara samiczka, jeszcze to z linii wosów, ale to od Hańca Wielgoryjca, i w tym roku żaden wos nie będzie latał na w oddziale. Tak samo praktycznie żaden, tam chyba tylko 3-4 gołębie ze wspólnogłębnikowych odkupionych są tutaj przełożone do lotu, reszta wszystko poszło na wspólne gołębniki, także tak to u nas wygląda. Być może jak troszkę powiększymy hodowlę, to będzie można w kolejnych latach troszkę tych szybkich gołębi właśnie typu wosy, chociaż u nas też są ogromne problemy z jastrzębiem właśnie, i to też jest problem taki, że te wosy, jeżeli się wypuści, to praktycznie są zabierane od razu, także też szkoda tych gołębi, dlatego one przede wszystkim w tym roku poszło około 25 wosów na wspólne gołębniki. 69-45. Tak, właśnie już nie mogłem go znaleźć, ale już po budowie widać, że to jest drugi właśnie, po drugi gołąb, i on ma już oko właśnie ojca, lekko taki fajny, mazany, czerwony, przepiękna barwa. To jest gołąb właśnie po tym 194, po naszym najlepszym samcu rozpodowym, tym wielkim. Przepiękny, będzie praktycznie jak ojciec, troszkę mniejszy, wiadomo, zwłaszcza, że on jest tutaj zimbredowany. Ma do przepięknej budowy. Wiadomo, my też każdego roku staramy się, żeby te gołębie troszkę, można powiedzieć, nabrały takiego blasku. Zawsze staramy się, żeby się przepierzyły, czy żeby pokrywy wymieniły, też jeszcze nie zaczęły nawet tej pokrywy wymieniać. Dlatego zawsze staramy się te gołębie właśnie w okolicach października, listopada, grudnia, jak mamy czas prezentować, ale tak jak mówię, w tym roku być może później troszkę już znowu nie będzie czasu na to w ogóle, ze względu również na te telefony też postanowiliśmy, że te gołębie zaprezentujemy teraz, chociaż wiadomo, no, lepiej by wyglądały jeszcze za miesiąc czy za dwa, ale to nie na tym polega, bo każdy wie, czy gołębia kupi na pierwszym lotku, czy na piątym, to ten gołąb zawsze będzie wyglądał lepiej, nigdy nie będzie wyglądał gorzej niż tak, nieraz się robi, że się czeka, żeby ten gołąb się wypierzył, nawet w zimie, żeby się tuczył, żeby lepiej wyglądał. Nam na tym nie zależy, po prostu każdy wie, że kto kupuje od nas te gołębie, to wyglądają rewelacyjnie, zawsze wyglądają lepiej niż przy zakupie, także to jest taka podstawa. I ostatni gołąb, jaki mamy do zaprezentowania, jest o numerze 65-25 i to jest właśnie z czystych również wosów. To prawdopodobnie będzie jeszcze właśnie samiczka, tak teraz patrzę, że to powinna być samiczka z płowego wosa w połączeniu na płową samiczkę, właśnie akurat dwa płowy się złączyły teraz ze sobą, dlatego też nawet nie zmienialiśmy, łączyliśmy troszkę inaczej czerwony z płowem, ale jak się złączyły dwa płowy, tak szlep rozpowiedział, że jak się złączą dwa płowy, to może wyjść coś z dodatkiem białego, a to są bardzo fajne takie gołębie z krawatką, można powiedzieć, i akurat tak się udało, że wyszedł jeden gołąb z tej pary i prawdopodobnie to będzie samiczka, również na pięknym, ziarnistym oku. To jest późny gołąb, ale już wygląda rewelacyjnie.
O, to jest gąba właśnie na pierwszym lotku. Także tak wygląda ta, nawet nie wiem ile to było, mi zaprezentowaliśmy, czy 11, czy 12. Tak to wygląda, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszamy do kontaktu, tam numer się wyświetla cały czas, 692-468-569. No i na pewno, jeżeli ktoś chce latać, czy to w oddziale, czy na wspólnych gonnikach, czy w ogóle mieć nawet te wosy w czystości krwi, no to jest to ogromna okazja, gdyż tak jak mówię, u nas nigdy nie było i nie będzie na pewno takiej oferty, że będziemy, nie wiem, proponować. Zresztą tak jak mówiłem już na wcześniejszych filmikach, że mieliśmy tam na około 120 gołębi wosów zamówienie z Tajwanu na te ptaki, a my po prostu nie chcemy doić tych gołębi, nie chcemy ich, powiedzmy, tych lęgów tylko na kolor trzymać, tylko chcemy, żeby one po Europie również latały na wysokim poziomie, żeby to był, można powiedzieć, taki znak rozpoznawczy, a żeby w czystości te wosy były przede wszystkim tylko u nas. Dlatego też te czerwone wosy ze wspólnych gołębników odkupujemy. No i myślę, że wiadomo, praktycznie w tamtym roku, 2 lata temu w zasadzie chyba 4 czy 5 wosów też było sprzedane jako pierwsze i w tamtym roku już jako młode wszyscy hodowcy się odezwali i rezerwowali kolejne wosy właśnie ze względu na to, że od razu, można powiedzieć, w pierwszym roku wszędzie się te gołębie pokazywały rewelacyjnie. Także tutaj myślę, że każdy, kto nabędzie te wosy, będzie niesamowicie zadowolony. Zresztą świadczy to o tym ilość hodowców zainteresowanych, gdzie tak jak mówię, od rana mieliśmy no kilkanaście telefonów, że praktycznie możemy, teraz też nawet nie wziąłem ze sobą telefonu, żeby nam nie przeszkadzało, bo cały czas ktoś dzwoni, dlatego postanowiliśmy, że te wosy zaprezentujemy, a pozostałe gołębie będziemy prezentować również stopniowo w wolnej chwili, także to, tak jak mówię, jest tutaj 12 gołębi, dopóki są dostępne, no to są, a później no to znowu pewno będziemy, jeżeli tam nie będziemy mieli jesiennych gołębi, a raczej nie, to będziemy czekać do przyszłego roku, także zapraszamy do kontaktu. Powodzenia, dobry lot.